Policja zatrzymała trzech obywateli Gruzji którzy we Wrocławiu ukradli samochód marki Toyota o wartości ponad 100 000 złotych. 51-latek, 47-latek oraz 31-latek z Gruzji we Wrocławiu dokonali kradzieży wraz z złamaniem samochodu o wartości 100 tys złotych. Gruzini zaraz po kradzieży zamienili tablice rejestracyjne na podrobione niemieckie, a samochód przetransportowali pod Warszawę. Zapewne już myśleli, że swoją w cudzysłowie robotę wykonali perfekcyjnie i bezproblemowo, jednakże szybko zostali zatrzymani przez policjantów ze specjalnej grupy Cobra, która ich Rozpracowała. Jak się okazało, dwóch z nich było już poszukiwanych przez Polski Wymiar Sprawiedliwości. Na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych usłyszeli oni zarzuty kradzieży pojazdu z włamaniem, a dodatkowo jeden z nich posłużenia się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi. Panowie na wniosek prokuratury trafili już do aresztu na trzy miesiące. Panowie, jak wynika z policyjnych informacji, na co dzień mieli trudnić się kradzieżą samochodów. Policjanci z grupy operacyjnej Kobra skrupulatnie zdobywali i rzetelnie, na bieżąco weryfikowali informacje na temat mężczyzn, którzy Mieli dokonywać kradzieży z włamaniem samochodów. Dzięki temu możliwe było tak precyzyjne zaplanowanie działań i przeprowadzenie zatrzymania w zasadzie w momencie, kiedy sprawcom mogło się już wydawać, że skończyli robotę i wszystko się udało. Otóż nic im się nie udało i wpadli wprost w ręce policjantów z południowo-praskiej Kobry. Pisała warszawska policja na swojej stronie. Gruzini na co dzień mieszkali w Warszawie, to też tam pod swoje mieszkanie na niepozorny parking zaprowadzili ukradziony samochód. Na miejscu czekała już na nich jednak policja, która zatrzymała ich, kiedy wracali już do swojego loku. Okazało się, że 47-latek jest poszukiwany przez jedną z warszawskich komend, natomiast za 31-latka poszukuje policja czeska i dodatkowo kilka warszawskich sądów na podstawie zarządzeń ustalenia miejsca pobytu, ale też nakazu doprowadzenia do aresztu w celu odbycia kary roku pozbawienia wolności. Mężczyźni trafili do policyjnych cel, a samochód zabezpieczono. Policja w ich mieszkaniu znalazła sporo lewych tablic rejestracyjnych, zagłuszarkę sygnału, broń hukową oraz urządzenie elektroniczne służące do kradzieży z pojazdu panowie ukryli je w łazience wewnątrz rolki z papierem toaletowym.